Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej po meczu Odra Opole Stal Bielsko-Biała, wynik 0-0. Trenerzy obydwu drużyn, pan Rafał Górak, drużyna gości i pan Zbigniew Muka, Odra Opole. Poproszę o refleksję trenerów obydwu drużyn, zaczynając od trenera gości, pan Rafał Górak. Dobry wieczór. Króciutko, bo nie ma jakichś tak wielkich refleksji snuć. Graliśmy ostatnio z dwoma drużynami, które mają tą lidzę i z drugiej strony może się cieszę, że to tak jest, że zespoły są dalej w walce, że nie zabraliśmy tylko komuś, ale dwóm zespołom udało nam się jakieś punkty uczknąć, jakby tam było 3, w ogóle 1, żeśmy zdobyli. Także dla nas to jest taki mały nasz ogromny sukces w tych realiach, w których jesteśmy. Pogratulować mogę tylko Zbyszkowi i zespołu i tak jak Polonii, tak jak i Odrze walczę, życzę spokojnej walki do ostatniego meczu. Jedna z tych drużyn uważa, będzie, druga niestety nie. Co tu dużo powiedzieć, taki jest sport. Życzę wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję bardzo, pan trener Zbigniew Muka. Dziękuję bardzo za życzenia nerwów do końca, Rafał. No tak. Przewidywałem maleńki błąd w ustawieniu taktycznym od początku meczu. Łatamy dziury, bo wypadali nam kluczowi zawodnicy, stąd dzisiaj decyzja, żeby Damian Audaj zagrał na lewej obronie. Kompletnie sobie nie poradził na tej pozycji. W 15 minucie szybka korekta i od tego momentu już było dobrze. Ja tak myślałem, że będzie to mecz stałych fragmentów gry i walki. Szkoda, że jakoś to tak wygląda, że ktoś boi się podjąć decyzję w takim meczu, bo ewidentny jeden stały fragment gry więcej dzisiaj dla nas był i to był kluczowy moment tego spotkania i uważam, ja rzadko komentuję cokolwiek, ale uważam, że nie wiem, czy ktoś tego nie zauważył, czy nie, natomiast to był kluczowy moment i to były dzisiaj zabrane Odrze ewidentne 3 punkty, bo mecz był na 0-0, ale jedna kluczowa sytuacja, po którym jest ewidentny rzut karny przy ręce Dęcika. Myślę, że u nas zapraszam na naszą stronę, świetną stronę internetową, na której będzie widać dokładnie tą rękę. I dlatego to jest przykre, że remisujemy to spotkanie 0-0. Na pewno z dobrym, poukładanym zespołem walczącym w troszeczkę innej sytuacji kadrowej na dzisiaj jak my, bo mówię, łatamy dziury, kleimy się jak możemy. W kolejnym meczu już myślę, że będzie lepiej. No dalej jesteśmy lidery, dalej musimy podnieść głowy, musimy jednak walczyć do końca. W każdym spotkaniu, jeżeli będziemy podchodzili tak jak w spotkaniach na szczycie, czy to z Polonią Bytą, czy z BKS-em Bielską, to myślę, że mecze będziemy wygrywać i będziemy tam, gdzie uważam całym sezonem zasłużyliśmy, czyli w barażach, i że tą ligę uda się wyjść.